Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny wiosenny dzień wita was Olga z Wielkiego Buka. Dzisiaj, kochani, przybieramy obce tożsamości, działamy pod przykrywką i bierzemy udział w spiskach na światową skalę. Mam dla was zamęt Wincenta Wiktora Sewerskiego od wydawnictwa Czarna Owca, która zapoczątkowuje nową serię. Serię szpiegowską oczywiście, bo w tym specjalizuje się nasz pisarz, dlatego że sam przez lata był szpiegiem, o czym opowiem wam za chwilę. Zamęt nadchodzi, a ja za chwilę dorzucę wam też trzy inne powieści szpiegowskie, jak żeby inaczej. Słuchajcie, zaczynam nietypowo, bo od ciekawostki o samym pisarzu, która wprowadzi was w temat i wyjaśni wszystko. Wincent Wiktor Sewerski, a w zasadzie Włodzimierz Sokołowski, dlatego że to jest jego pseudonim literacki, sam był przez lata oficerem wywiadu, a przez 26 lat działał pod przykrywką. Działał jako szpieg za naszą wschodnią granicą, na Bliskim Wschodzie, w Azji, w Europie i w Afryce. Odbył około 140 misji w ponad 50 krajach i włada biegle trzema językami. Jest postacią dobrze znaną w międzynarodowym środowisku oficerów służb specjalnych. Był wielokrotnie odznaczany i nagradzany za swoje akcje przez polskie władze, jak i władze innych krajów, m.in. Barack Obama przyznał mu legię zasługi. Jak widzicie, świat szpiegowski Wincent Wiktor Sewerski zna od podszewki i jak sam często powtarza, szpiegiem zostaje się do końca życia. To teraz przejdźmy do fabuły powieści. Zamach terrorystyczny talibów w Pakistanie kończy się porwaniem czterech osobistości zagranicznych, w tym polskiego biznesmena. Grozi mu śmierć, z minuty na minutę sytuacja się komplikuje, a poprzeczkę dla naszych władz i dla wywiadu podnosi fakt, że ten biznesmen jest tak naprawdę wtyczką samego wywiadu. Sprawa wydaje się być przegrana, los biznesmena w rękach Boga, ale nie ma rzeczy niemożliwych dla jednostki agencji wywiadu zwanej sekcją. W sekcji działają cztery osoby: Monika, Dima, Ela i Vita. Specjaliści od spraw przegranych. Teraz to właśnie oni pod kierunkiem pułkownika Romana Leskiego spróbują dojść do źródła tego całego zamętu. Kochani, ja nieczęsto sięgam po powieści szpiegowskie, ale jak już sięgam, to sięgam po te najlepsze, a Wincent Sewerski należy do czołówki szpiegowskich pisarzy. I nie ma się co temu dziwić, dlatego że zamęt czyta się z narastającą fascynacją i rosnącym napięciem, tak jak ogląda się szpiegowskie filmy. Z każdym kolejnym rozdziałem bardziej przywiązujemy się do naszych bohaterów, przeżywamy ich rozterki i jeszcze bardziej wpadamy w ten cały kocioł polityczno-szpiegowski, jaki na nich czeka. Obawiałam się trochę, że to będzie taka powieść, która mnie pokona właśnie ze względu na swoją tematykę, ale jakże ja się myliłam i ogromnie się z tego cieszę. Nie będę ukrywać, że to jest taka tematyka stereotypowo męska i na przykład mężczyźni czytający w mojej rodzinie przepadną w tej historii, przepadną w zamęcie jak śliwki w kompocie, natomiast babeczki będą miały problemy, żeby się w tym odnaleźć. Jeśli lubicie szpiegowskie historie, nawet filmy, to sięgajcie bez obaw, bo Wincent Sewerski zadbał o to, żeby czytało się znakomicie. Jeśli natomiast macie jeszcze wątpliwości, nie wiecie, czy to na pewno jest dla was, to ja bardzo wam serdecznie polecam wejść na stronę wydawnictwa Czarna Owca, pobrać darmowy fragment, przeczytać i będziecie wiedzieć już wszystko. A ja sama wam od serca serdecznie polecam. A na dokładkę, kochani, mam dla was trzy powieści szpiegowskie, powieści kultowe, w zasadzie historie kultowe, które również znam i które sama uwielbiam. I pierwszą z nich jest Druciarz, Krawiec, Żołnierz, Szpieg Johna le Carré, czyli A Tinker, Tailor, Soldier, Spy, który rozpoczyna trylogię szpiegowską tego autora. I tutaj znowu mamy motyw tak zwanego kreta, czyli agenta, który działa przeciw interesom swojego wywiadu i przeciw interesom swojego państwa. Cel – znaleźć, ująć i zabić. Kolejną powieścią jest Dzień Szakala Frederica Forsytha, powieść, którą osobiście uwielbiam, za którą przepadam. Ta historia jest doskonała, a jej fabuła została oparta o prawdziwy zamach na generała de Gaulle'a. To historia tytułowego szakala, zabójcy na zlecenie, który działa na rzecz pewnych jednostek rządowych. I teraz tak, no to właśnie ta postać jest tutaj jakby priorytetowa, dlatego że szakal, kochani, zostaje z czytelnikiem na całe życie. I ostatnim tytułem są Pozdrowienia z Rosji Jana Fleminga, czyli From Russia with Love, piąty tom opowieści o agencie 007 MI6, czyli Jamesie Bondzie. A dlaczego dopiero piąty tom? Dlatego, że ci, którzy dobrze znają tę serię, mówią, że to jest najlepszy tom opowieści o Bondzie, a ja im wierzę.
kochani, jeśli lubicie powieści szpiegowskie, sięgacie po Zamęt Wincenta Sewerskiego. Jeśli nie jesteście pewni, zaglądacie na stronę wydawnictwa Czarna Owca, tam wszystkiego się dowiecie. A ja zapraszam Was oczywiście na bloga Wielkiego Buka po więcej. Co jeszcze? Zapraszam Was również na media społecznościowe Wielkiego Buka. Zapraszam Was do Wielkobukowego Klubu Książkowego, w którym będziemy omawiać książki. Pierwszą z nich jest Ręka Mistrza, czytamy razem niebawem. Co by tutaj jeszcze? Pamiętajcie, żeby klikać dzwoneczek, bo wtedy będziecie dostawać powiadomienia o nowych filmach, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa!